Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przechodzimy sobie do odświeżenia kolejnego poradnika. Tym razem chciałbym zerknąć na Pearl Shop, tak właśnie na sklep, który no kusi promocjami, kusi dodatkowymi buffami, czy właśnie tak zwane pay to convenience. No i postaram się wam przekazać troszeczkę informacji, tak żebyście zrobili przemyślane zakupy, a nie marnowali pieniądze na jakieś zbędne rzeczy. I w zasadzie jakbym sam miał taki poradnik, to może bym zaoszczędził trochę pieniędzy, bo tak to wydaje mi się, że troszeczkę zmarnowałem, dlatego nie chcę, żebyście wy podążali taką ścieżką i postaram się wam troszeczkę pokazać Pearl Shopu i na co zwracać uwagę, tak żebyście mogli wybrać odpowiednie rzeczy. Jeżeli chodzi o serwery sezonowe, to na pewno zastanawiacie się nad Season Passem. I powiem od razu, że mimo że on kosztuje 3000, wcześniej kosztował 2000 pereł, to jednak się opłaca. Zawsze dostajecie jeden outfit i to już jest praktycznie równowartość 2200 albo nawet 2800 pereł. I dodatkowo są za dany sezon różne nagrody w postaci inwentory, cronstone'ów i wielu więcej drobnych nagród, więc na pewno się te 3000 pereł zwróci. Kolejna sprawa, jaką od razu tutaj wspomnę, to są tak zwane weight inwentory. Tutaj pamiętajcie o tym, że jeżeli kupujecie wagę na postać, co dzięki temu możecie unieść troszeczkę więcej, chodzi tutaj o trash, czyli nie schodzić z spotu za często, to pamiętajcie, że to jest po prostu na postać. Tak samo inwentory sloty. Inwentory sloty są troszeczkę ciekawsze, ponieważ dostaje się je często za darmo, więc jeżeli macie troszeczkę cierpliwości, nie potrzebujecie tak dużo slotów, również troszeczkę za slotów otrzymujecie za robienie głównych misji. Nie jest tam za dużo, ale wydaje mi się, że około 10 slotów chyba da radę tam wyciągnąć. W każdym bądź razie około 156 jest maksymalnie. No i po prostu można sobie tutaj zakupić. Jak sami możecie zobaczyć, są tutaj teraz obniżki, więc warto polować na obniżki, bo one się bardzo często pojawiają. Również się pojawiają paczki, więc można kupić więcej. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, 50 slotów za 3255, więc oszczędzacie jakieś 1600 pereł i wtedy warto kupić. To samo się tyczy wagi, tylko pamiętajcie, że to jest po prostu na postać. Jak usuniecie postać, no to też usuwacie właśnie te zakupione przez was przedmioty. Kolejna sprawa, to od razu tutaj wspomnę, jest coś takiego jak Celestial Horse Calling Horn i to jest właśnie takie troszeczkę nieciekawe, ponieważ funkcja, jaką to daje, to po prostu możecie przywoływać swojego wierzchowca z każdej odległości. Wcześniejszy właśnie Trainer's Flute to pozwala na, właśnie tutaj pisze, zasięg do 500 jednostek odległości i to już było dobre, a to pozwala całej mapy. Z tym, że problem jest taki, że to działa niestety tylko na jedną postać. Więc zastanówcie się, gdzie kupujecie, na jaką postać ją, to go użyjecie, ponieważ jeżeli się przelogujecie albo zrobicie nowego maina, no to niestety, ale ten Calling Horn będziecie musieli też kupić ponownie. Jeżeli chodzi o pozostałe tutaj rzeczy, czyli outfity dla wierzchowców czy wagonów, to wydaje mi się, że to jest zbędne, ponieważ nie daje za wiele, a tylko wygląd, 1% movement speed czy większa waga, nie wydaje mi się, żeby była warta tej ceny, chyba że naprawdę zajmujecie się tradingiem i tutaj troszeczkę pomaga ten raid, że przy zniszczeniu wagonu tracicie 5% mniej tych materiałów, ale 2000 pereł trochę kosztuje. Jeżeli chodzi o pozostałe nagrody, jak rzeczy z Pearl Shopu, a to na przykład Mount All Skill Training Coupon jest ciekawy, ale go bardzo często można zdobyć za darmo w grze. Tak samo Mount Skill Change Coupon, to jest fajne, ponieważ można zmienić skille u wierzchowca. Po prostu wymieniacie jedno na drugie, tak się właśnie robi na przykład te dziewiątkę ze wszystkimi skillami, resetuje się Cursor Spirit cały czas, tym losuje inny skill i potem po jakichś 20 levelach macie wszystkie umiejętności. To tylko na te dziewiątce działa i te właśnie kupony też można bardzo często dorwać za darmo, ja ich mam naprawdę dużą ilość. To samo tyczy się chyba Premium Horse Appearance Change Coupon, ja o tym wspominam, ponieważ warto o tym wiedzieć, żeby potem nie kupować zbędnych rzeczy. Przejdziemy sobie do petów. Pety. Pamiętajcie, że pety mają specjalne umiejętności, jak tutaj możecie zobaczyć.
że nie wiem, czy ten pet akurat ma jakieś ciekawe rzeczy, ale on ma talent Knowledge Gain Chance. Właśnie tutaj chodzi o talenty. Akurat ten pet nie ma dobrego talentu, ale jest dobry pod innym względem. Można go łączyć z każdymi petami, nie trzeba się zastanawiać. Pozostałe pety, na przykład tutaj jest typ Classic, czyli tego peta możecie łączyć tylko z innymi petami typu Classic. Pamiętajcie o tym. Niektóre są klasyczne, czyli Classic, Premium. Również się pojawiają jak tutaj. Jeszcze są eventowe bodajże i wtedy możecie je łączyć. Wcześniej było tak, że na przykład nie dało się, trzeba było patrzeć też na gatunek, czyli nie dało się ptaka na przykład połączyć tutaj z tym petem. Teraz się da, po prostu jest typ premium i typ normal, no i jeszcze jest event, ale to już jest właśnie z eventów. I na co warto też patrzeć? Na te specjalne pety. Są dwa pety, nie wiem, czy one są teraz dostępne w Pearl Shopie. Ale zobaczmy sobie może na nią. Ale są pety takie jak Jesz, Hedgehog się nazywa, i on daje wam 50% więcej dropu z life skilli, 40% przepraszam. I jest to jeden z najlepszy pet, jeżeli chodzi o life skilli, jeżeli chcecie się tym zajmować. A jeżeli chodzi o grind, to macie tutaj Fox, czyli Lisa, też tutaj nie jest dostępny, on kosztuje troszeczkę więcej. Nie ma go i daje do 4% właśnie item drop rate, czyli 4% więcej szans na lepsze przedmioty. Również jest jeszcze bodajże niedźwiadek, taki mały, i on daje 50 wagi, to też jest bardzo dobry. Możecie również zdobyć coś takiego jak na przykład znajdywanie Hostility Detection, to wam pozwala na przykład, tutaj jest przy okazji Life X Boost, czyli daje wam troszeczkę więcej do Life Expa, ale jest jeszcze pet, który właśnie wykrywa właśnie wrogich przeciwników. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest Hostility Detection, to się nazywa, i to jest w zasadzie dobra opcja do PvP, ponieważ bardzo często gracze używają. Właśnie tak sprawdzam, czy któryś tu jest. Patrzę po talentach. Bardzo często, jeżeli macie PvP albo wojnę w gildii, to po prostu wykrywa wam osoby, które używają outfitu. A tutaj jest na przykład Picks Up and Detects Hostility i Evil Karma Enemy Guild. Czyli na przykład ten pet pozwala wam wykrywać ukrytych przeciwników, którzy używają outfita kamuflującego nick. I dzięki temu możecie widzieć go o wiele łatwiej. Dlatego można się zastanowić, żeby mieć takiego jednego peta do na przykład drop rate'u czy do wagi. Również jest jeszcze pet, który pozwala wam łowić szybciej na awku. Bodajże to marmot będzie. O, tu jest auto fishing time, daje 20%, więc też warto się na tym zastanowić. Oczywiście pamiętajcie, że no, używacie swoich prawdziwych pieniędzy, więc zróbcie te zakupy tak poważnie. Nie? Lepiej mieć na przykład 5 petów na tier 1, bo z eventów dostaje się bardzo często pety i potem je łączymy, żeby dostawać wyższe tiry i szybciej nam zbiera ten pet, niż po prostu mieć jednego tier 4, bo to jest bez sensu. Lepiej mieć 5 petów, będzie zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że tutaj jest to wszystko jasne, czyli patrzymy na talent. Tu są wszystkie talenty wyjaśnione, na przykład item description, jaki to jest typ classic, premium bądź event, to też musicie patrzeć. No i tu jest jeszcze dodatkowy właśnie skill X boost, to są takie dwie dodatkowe sprawy. No i oczywiście wygląd to już wasza preferencja, jeżeli chcecie jakiegoś tam królika, kota, ptaka. A były też sugestie, że ptak szybciej zbiera, ale nie wiem, czy to prawda, ale mam jednego i nie widzę za bardzo różnicy. Może tak być, może nie. A tak tylko wspominam. Jeżeli chodzi o beauty, no to tutaj po prostu nie ma nic ciekawego. Możecie kupić Merc Palette. Widzę, że chyba już też nie da się tutaj kupić za bardzo. Okej, okay, można było jeszcze kiedyś kupić farbki, ale już ich widzę nie ma. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj tylko i wyłącznie po prostu do waszego domku możecie kupować właśnie takie zestawiki, jeżeli są wam przydatne. One nie dają za dużo rzeczy, na pewno nic wpływającego na grę, po prostu możecie sobie ładnie własną rezydencję wymeblować.
tutaj wszystko zależy od tego, czy potrzebujecie takie rzeczy, czy nie. To jest po prostu tylko for fun i no, ja bym nie zużywał tutaj w ogóle pieniędzy, ale może są osoby, które lubią właśnie meblowanko. I pamiętajcie, że właśnie jeżeli chodzi o te meble, to od czasu do czasu też dają za darmo jakieś zestawy. Jeżeli chodzi o outfity, to tutaj wydaje mi się, że powinno się kupić tylko jeden outfit, który wam daje dodatki. Jeżeli już potrzebujecie, na przykład Combat X daje, ale ważniejsze to jest Death Penalty Resistance, czyli jak zginiecie, to macie szansę, że wam nie wytropi kryształ. Jest to bardzo ważne, dlatego ten outfit też jest w miarę dobry. Wydaje mi się, że niektóre outfity mają troszeczkę więcej dodatków, ale może mi się tylko wydaje, nie. I jeszcze tam troszkę zmniejsza zużywalność broni i to by było na tyle. A oczywiście outfit jest również tym sezonowym Season Pass. Warto się na tym zastanowić, czy kupić osobno, właśnie on kosztuje 3400, czy po prostu cały Season Pass. Są również dodatkowe outfity, które dają różne ułatwienie, jak na przykład tutaj do gotowania, czyli mamy Cooking X plus 15% i zmniejsza właśnie czas do gotowania o 2 sekundy. Pavilla to jest właśnie do alchemii to samo, czy Venecil właśnie do przetwarzania. To są takie kostiumy, które przydają się do life skilli. Nie są konieczne, żeby je posiadać, ale jeżeli lubicie i zdecydowaliście się właśnie iść tą ścieżką, to warto się potem zastanowić, ale to tylko w celu ułatwienia. Jeżeli chodzi o Travel Aid, to tutaj mamy coś takiego jak w zasadzie trzy buffy. Pierwszy to jest Value Pack, drugi to jest Blessing of Kama Sylwia, a trzeci to jest Secret Book of Old Moon. I teraz wyjaśnię wszystkie trzy. Value Pack daje masę ciekawych rzeczy, jak na przykład inventory sloty plus 16, storage slot, 16 wszystkie miasta, wagę 200, dodatkowo jeszcze combat skill, life, mount x 30%, więc wiele takich rzeczy. I to jest chyba jeden z ciekawszych rzeczy, które można kupić, tylko pamiętajcie, że one są dość drogie i to jest w zasadzie tak jakby premium konto, czyli na 30 dni macie zestaw premium i macie wiele ułatwień. To nie jest rzecz, która jest wymagana do grania, po prostu wam ułatwia i trochę kusi, bo na przykład możecie korzystać z beauty salonu, zmieniać wygląd swojej postaci, czy kolorować ubrania, i to jest właśnie ta cecha, która kusi najczęściej. A pozostałe takie rzeczy jak na przykład Combat X 30%, to jest niewiele. Więc jeżeli potrzebujecie, no to możecie sobie kupić, ale pamiętajcie, że to jest na 30 dni i to jest tak zwany premium. Jeżeli bym się miał skusić na jakieś buffki do kupienia, to jedynie co to Value Pack. Pozostałe dwa można w zasadzie dostać w grze i bardzo często się je zdobywa. Jako dowód pokażę wam tutaj. To wszystko jest eventowe, jak sami możecie zobaczyć, pisze event, event, event. To wszystko na 7 dni jest i po prostu nic z tego nie kupuję, tylko po prostu dostałem z jakichś tam eventów. Jeżeli chodzi o Blessing of Kama Sylwia, to po prostu ona regeneruje energię plus 2, czyli zamiast jednego bodajże co 3 minuty, to regeneruje 2. Mamy item drop rate 20% i po prostu różne takie inne pierdoły. Nie wiem, czy ten item drop rate jest w ogóle zauważalny, te 20%, ale po prostu głównie się po to tego używa, jeżeli się dropi przedmioty. Secret Book of Old Moon to jest najmłodszy z tych buffów, to działa na zasadzie pozostałych dwóch, czyli czasowo, ale te niestety trwają tylko 15 dni, więc de facto byście musieli kupować je podwójnie, żeby cały miesiąc, a Value Pack działa na 30 dni. Ten zaś daje Combat X 100%, Skill X 50% i Life X 50%. Dodatkowo można sobie zmieniać cały czas addony bez zużywania memorków. Skill presety w safe zone, te można również zmieniać normalnie co 15 minut, jest co 10, i można kupować buffki willę, jeżeli macie namiot. No i to tyle. To też jest taki właśnie convenience, czyli po prostu ułatwianie gry, i ten buffek też bardzo często dają z eventów, więc też można kupić z marketu oba i czasami się można trafić, szczególnie Secret Book of Old Moon dość często pojawia się właśnie na markecie.
Pamiętajcie, że Combat X 100% to nie jest aż tak dużo w Black Desert Online, bo to może bardzo kusić nowych. To jest powiedzmy tak ok, no bo można dostać scrolle, które dają 300% na godzinę, albo scrolle, które dają 530%, książki są, co dają 100%, dzwonki odpalają graczy, dają też 100%, więc te 100% Combat Expa to aż tak wiele nie jest. Można spokojnie wystakować na przykład 600%, 1000%, a maksymalnie bodajże jest 1500% Expa, więc tym się jakby nie sugerujcie. Więc jeżeli chodzi o te trzybówki, to ewentualnie właśnie ten value pack, który jest chyba najbardziej przydatny z tych trzech. Pozostałe dwa, no tak jak wspomniałem, można po prostu zdobyć normalnie w grze. Kolejny to jest właśnie namiot. Namiot jest to jeden z najlepszych rzeczy, szczególnie dla grinderów. No i kosztuje naprawdę sporo. Jest to na konto, czyli wystarczy raz kupić. Polecałbym kupić dla wszystkich, którzy będą grindować, ale poczekajcie, aż będą jakieś obniżki. Bardzo często jest obniżka na namiot 20%, kiedyś była nawet 35%, więc możecie sporo zaoszczędzić, a naprawdę pomaga, ponieważ możecie kupować buffki, tak jak na przykład AP przeciwko potworkom gdzieś plus 10, ale najważniejsze to jest naprawa i właśnie branie tych buffów gdziekolwiek się chce. Nie trzeba zasuwać właśnie na tą walencję, żeby wykupywać te buffy. Jest to bardzo przydatne, ale też bardzo drogie. Ale po jakiś czasie na pewno będziecie potrzebowali tego typu rzeczy. No i pozostałe, no to po prostu kwestia wyboru. Jeżeli potrzebujecie, bardzo często możecie, jeżeli patch notes oglądacie, posłuchać o Artisan's Memory. Tu właśnie regeneruje 5 razy szybciej durability. W przypadku Gearboss 1 memory regeneruje 1 durability, z Artisan Memory otrzymujecie 5, więc to jest 5-krotnie szybciej regenerujecie durability, możecie potem enchantować. Ostatnio też dają troszkę Artisan Memory w nagrodach, więc ewentualnie można sobie znaleźć to po prostu w grze za friko. Marnix Process Fuel to jest, że możecie sobie dodatkowo jakiś przedmiot stagować. Jeżeli nie wiecie, co to jest tagowanie, możecie to znaleźć również na moim kanale. I tutaj jest dodatkowo, że poza tagowaniem wszystkich całego gearu, no możecie na przykład dodatkowy offhand jeszcze stagować, jeżeli jest taka potrzeba, czyli będziecie mieć Inuvera i Kutuma na stagowanej postaci, inaczej tylko macie jeden offhand. Tak, woli ścisłości. Tu możecie również wymieniać fitness, exp i tak dalej. To są wszystko. Również life skill możecie sobie przykładać. Black Spirit Essence, tego nie kupujcie, ponieważ można to stworzyć w grze relatywnie tanio. Więc tutaj szkoda tych perełek, 200 sztuk, kiedy można to zrobić samemu. Również bardzo często są nagrody, jeżeli chodzi o loyalty. Jak tutaj możecie zobaczyć, są Ancient Spirit Dust za 100 loyalek. Jak tutaj możecie zobaczyć, jest książka właśnie na Life Exp, daje 50% i w zasadzie jest za walutę w grze i różne tego typu. Wystarczy się logować, loyalty dostaje się za logowanie się bądź jakieś inne różne eventy ze streamów i tak dalej. Wydaje mi się, że wszystko zostało omówione, czyli podsumowując, patrzcie na to, co faktycznie potrzebujecie, a nie na to, że ładnie to wygląda. Przede wszystkim dla osób, które uwielbiają outfity. Ja również się takim czymś kierowałem i dużo mam outfitów, a używam tak naprawdę jeden bądź dwa. Czyli jeden outfit wymagany, powinno się mieć w zasadzie w tej grze. Namiot to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, które powinniście kupić. 3 to waga inwentory, to są tylko na postać, tak samo Celestial Horning, czyli do przywoływania konia też jest na postać, uważajcie na to, ponieważ nowa postać wiąże się z nowym kupnem tych rzeczy. No i pety też są wyjaśnione, czyli musicie patrzeć właśnie na te talenty i umiejętności, czyli powinniście mieć właśnie Hostility Detection, Reduce durability na broniach, to po prostu możecie dłużej grindować i nie naprawiać. Wydaje mi się, że pozostałe rzeczy i najlepsze trzy pety to są właśnie ten Jesz, Hedgehog, Fox, czyli Lis, który daje item drop rate. No i ostatni to jest właśnie, tutaj nie ma go akurat, on od czasu do czasu się pojawia, Niedźwiedź, który daje 50 wagi. Tak więc przedstawiłem chyba wszystko, co można. Pamiętajcie, że żeby nie marnować aż tak dużo pieniędzy na
BDO, tylko jeżeli faktycznie chcecie. Tak więc mam nadzieję, że nie ma więcej pytań. Jeżeli są, oczywiście śmiało pytajcie w komentarzu. Jestem dostępny na Discordzie, streamuję również poniedziałki, czwartki oraz niedzielę Black Desert Online. Możecie mnie złapać i się po prostu dalej spytać. Dziękuję bardzo i widzimy się następnym razem. Jojo!